Kamil, ostatecznie remisujemy z Polonią Warszawa 3-3 i jak na gorąco podsumujesz to spotkanie, no bo nie da się ukryć, że tych zwrotów akcji w tym dzisiejszym meczu, no można byłoby chyba nimi obdzielić kilka innych spotkań. No na pewno był to otwarty mecz, sporo sytuacji z jednej i z drugiej strony. No też okraszone 6 bramkami, nawet 7-8, bo tutaj też Polonia też miała bramkę, której nie uznali, więc na pewno atrakcyjny mecz do oglądania dla kibiców. No ale finalnie jesteśmy zadowoleni, no bo zagraliśmy naprawdę dobre spotkania. Po raz kolejny się nie przełamaliśmy i pomimo tego, że szliśmy tutaj trzy bramki, oficjalne trzy bramki, nie wygraliśmy tego spotkania i to trochę boli, choć wiadomo, z tej gry już coraz lepiej to wygląda i gdzieś tam ten zespół się na tą końcówkę sezonu buduje i widać, że idziemy po prostu do góry. Nic teraz nie można na gorąco więcej powiedzieć, bo gdzieś tam strzelając bramkę na 4-3 trochę euforii było w nas, gdzie myśleliśmy, że w końcu się przełamiemy i niestety klasycznie w tym sezonie po raz kolejny nam bramkę zabrano i doszukując się różnych wszystkich animozji, więc to jest przykre, ale trzeba się budować tymi pozytywnymi rzeczami, bo we wtorek jest kolejny mecz. No właśnie, mówiąc o tych pozytywnych rzeczach, no jedną z nich jest ten hat-trick przez Ciebie zdobyty. No domyślam się jednak, że biorąc pod uwagę cały przebieg spotkania, no to jednak trochę słodko-gorzki ma dla Ciebie ten charakter. No na pewno, bo strzelając 3 bramki, to nawet nie chodzi o to, że ja je rozstrzeliłem, ale szliśmy na wyjeździe 3 bramki i nie wywozimy stąd 3 punktów, więc to jest takie smutne, ale ja wiadomo, no zrobiłem to, co powinienem, tak? No tego się ode mnie wymaga. Czekałem na taki mecz, w którym te sytuacje się pojawią i będę mógł swoją tą chłodną głową je wykorzystać, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj ten mecz przyszedł i muszę się też budować takimi sytuacjami, bo i mnie i zespołowi będzie to potrzebne w końcówce sezonu. No biorąc pod uwagę te 3 ostatnie spotkania, bo zarówno mecz w Niecieczy, jak i z Górnikiem Łęczna, to faktycznie tak niewiele i tak wiele brakuje nam do tego przełamania, ale wydać jednak po postawie zarówno na treningach, jak i na meczach, że faktycznie coś się odblokowało. No tak, widać, że idziemy w dobrym kierunku, no jesteśmy coraz bliżej i równie dobrze dzisiaj możemy powiedzieć, że mam tylko 2 punkty za te 3 mecze, bo równie dobrze moglibyśmy mieć 9, No i w Termalice straciliśmy w 89 bramkę na 1-1 i w końcówce, gdzie byliśmy dobrze dysponowani z Łęczną, niestety przegraliśmy. Dzisiaj prowadziliśmy 3-1 i nie wygraliśmy tego spotkania, więc mogliśmy dzisiaj 9 punktów, a mamy 2, więc po prostu nie można być z tego zadowolonym, ale progres widać i widać, że te głowy w większości z nas się gdzieś tam odblokowały i potrzebowaliśmy takiego spokoju i ten spokój w tej chwili jest i myślę, że w tych ostatnich 6 meczach damy jeszcze trochę radości naszym kibicom, pomimo sytuacji, w jakiej jesteśmy. Czasu na rozpamiętywanie tego meczu nie będzie za dużo, bo tak jak wspomniałeś, we wtorek już mecz ze Stalą Rzeszów, więc no, nic pozostaje, tylko zaprosić kibiców na to spotkanie. No tak, no, potrzebujemy wsparcia do samego końca. Wiemy, że sytuacja jest jaka jest i no i ciężko będzie ją tak naprawdę zmienić, więc po prostu chcemy do samego końca grać o to, żeby z twarzą zakończyć się ten sezon i przede wszystkim dać sporo radości jeszcze takimi występami jak dzisiaj naszym kibicom, bo wiele wycierpieli przez ten sezon i będą cierpieć, bo wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli, więc po prostu musimy w tych ostatnich meczach po prostu dać siebie maksa i po prostu tej radości trochę wszystkim przynieść.